znajdujemy się na inwestycji domu jednorodzinnego o konstrukcji szkieletowej, którego dach będzie pokryty blachą na rąbek. W dzisiejszym filmie pokażemy, jak w sposób bezpieczny, szczelny i prawidłowy wykonać przejście systemu kominowego przez dach jeszcze przed pracami dekarskimi. Wykonanie przejścia na tym etapie znacznie ułatwi montaż całego systemu kominowego i uprości późniejsze prace na dachu. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest przejście dachowe SIA w kolorze RAL 7016. Subskrybuj i zaczynamy. Urzula. Kominy na całe życie. Zaczynamy od wycięcia kontruaty w miejscu, w którym będzie przechodził komin. Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości komina od okna połaciowego. I tak, są to 2 metry pod oknem oraz po 1 metrze z obu stron i tyle samo od góry. Docinamy rękaw izolacyjny Kokizol zgodnie z kątem nachylenia dachu. Dokładamy rękaw i odrysowujemy jego zewnętrzną krawędź. Wycinamy papę. Wiercimy otwór na ostrze piły szablastej. Wycinamy deskowanie. Jeśli sąsiadująca kontruata koliduje z kokizolem, należy ją dociąć. Rysujemy linię cięcia na membranie i ją wycinamy. Wiercimy otwór w płycie izolacyjnej z wełny drzewnej na ostrze piły szablastej i wycinamy dziurę. W osi otworu do membrany doklejamy kołnierz uszczelniający hotshot. Krawędzie zabezpieczamy taśmą. Brzegi dociętego deskowania zabezpieczamy przed wilgocią silikonem. Nakładamy płytę przeciwpożarową na papę. Dla ułatwienia montażu nakładamy kokizol na odcinek jednometrowy. Tak przygotowany zestaw wsuwamy od dołu w hotshota i płytę przeciwpożarową. Na komin nakładamy wspornik dachowy SAT. I go przykręcamy do dachu. Montujemy odcinek jednometrowy w kolorze dachu, czyli RAL 7016. Zapinamy obejmę i zabezpieczamy zawleczką. Sprawdzamy piony kominowe i skręcamy SATA na gotowo. Krawędzie płyty przeciwpożarowej oklejamy taśmą dekarską. Formujemy ją po ogrzaniu opalarką. Nakładamy przejście dachowe. Wąsy montażowe przejścia przykręcamy do łat. Montujemy kołnierz przeciwdeszczowy. Dziś go nie silikonujemy. Zrobimy to w trakcie układania blachy na dachu.
Nakładamy daszek specjalny CAI. Zapinamy obejmę i zabezpieczamy zawleczką. Do momentu prac związanych z układaniem blachy na rąbek przejście zabezpieczymy przed wiatrem, zwracając uwagę, aby nie zniszczyć blachy. Na dziś prace na zewnątrz dobiegły końca. Ponownie znajdujemy się na inwestycji w celu obrobienia przejścia dachowego blachą na rąbek. W tym celu demontujemy daszek, kołnierz przeciwdeszczowy i przejście dachowe. Docinamy je do szerokości modułu rąbka dachowego. Wywijamy boki przejścia, aby dopasować się do zamków rąbka. Nakładamy przejście dachowe. Montujemy arkusze blachy na rąbek. Montujemy kołnierz przeciwdeszczowy. Silikonujemy go na krawędziach i w miejscu śruby. Nakładamy daszek specjalny CAI, zapinamy obejmę i zabezpieczamy zawleczką. Tym etapem zakończyliśmy montaż przejścia dachowego SIA. Pamiętaj, że w ofercie Kominy Pużula znajdziesz całą rodzinę przejść dachowych do różnych pokryć. Dzięki temu dobierzesz najlepsze rozwiązanie właśnie do Twojej sytuacji. Chętnie pomogą Ci w tym nasi doradcy techniczni, do których kontakt znajdziesz w opisie tego filmu. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał. Ja za dziś dziękuję i do zobaczenia.